Dzień dobry, szczęść Boże. Mam świadomość tego, że jestem słabo widoczny, ale dużo ładniejszy, ważniejszy jest ten widok, który jest za mną. Jest to Muzeum Męczeństwa i Zagłady w Bełżcu, gdzie ponad 500 tysięcy osób zginęło w wyniku szaleńczego planu człowieka, który stworzył dla człowieka. Dzisiaj Ewangelia pokazuje, dzisiaj Jezus w Ewangelii pokazuje, że miłość, że wiara sprawdza się w relacji do drugiego człowieka, tylko i wyłącznie. Że tym ostatecznym weryfikatorem naszej wiary, naszego życia jest to, jak podejdziemy do drugiego człowieka. A w tym podejściu pomaga nam bardzo postać Boga i Jego sposób na ten Wielki Post. Przynajmniej dla mnie niezwykłym odkryciem jest to, że w Wielkim Poście chodzi o człowieka. Od samego początku w czytaniach, w liturgii słowa, Bóg mówi to samo. Sprawdzaj się, weryfikuj swoje postanowienia, swoje wyzwania, swoją ascezę, swoją wiarę w relacji do drugiego człowieka. Co z tego, że pościsz, skoro jesteś niesprawiedliwy? Co z tego, że masz wspaniałe postanowienia i wyzwania, skoro nie widzisz drugiego człowieka i mnie nie widzisz w drugim człowieku? I podobnie jest dzisiaj w czytaniu. Tam nie ma ani słowa o tym, żeby dzisiaj sprawdzać swoją wiarę, w tym w modlitwie, w jakichś myślach, w jakichś uczuciach wspaniałych, wzniosłych, w jakichś niezwykłych planach. Jest cały czas odniesienie do człowieka. Bóg wzywa do tego, żeby być świętym, jak On jest święty, a świętość sprawdza się no po prostu w podejściu do drugiego człowieka. Dziś ten dzień jest dniem, prezentem Boga dla Ciebie. Wstałeś, obudziłeś się, zjadłeś śniadanie, wypiłeś kawę, oglądasz ten film, słyszysz te słowa. To jest Twój dzień, to jest Twój prezent od Boga, po to, by dzisiaj zobaczyć drugiego człowieka. Tego, który jest przy Tobie, tego, którego będziesz dzisiaj mijał na ulicy, w pracy, tego, którego będziesz mijał w sklepie, na drodze, jadąc autem, tego, którego będziesz widział, którego nie będziesz chciał widzieć. To jest weryfikacja Twojej wiary, Twojej modlitwy, Twojej relacji z Panem Bogiem. Ten człowiek, którego dzisiaj widzisz, miłość do Niego. Spróbuj dzisiaj wziąć do Ewangelii, do ręki Ewangelię, którą na dzisiaj daje nam Kościół. Spróbuj ją przeczytać, chwilę nad nią się zastanowić i zrobić to, co robi Jezus. Niech Ci Bóg w tym błogosławi. Dobrego dnia z Panem Bogiem i szczęść Boże.